Dzień dobry. Dzień dobry, witam was wszystkich. Dzisiaj pełne zamieszanie w łazience. Z dwóch maszynek robimy jedną. Kolega Piotr Roib całego zamieszania, że tak powiem, autorem. Stwierdziłem, że trzeba spróbować. Fatipa należy stuningować. No więc co? Pierwsze gole nie było Fatipem z zamkniętym grzebieniem. Więc ja ją rozkręcam, od razu bez zbędnego gadania, za to się weźmiemy. Słowem takiego może wstępu, czy też podsumowania tych dwóch goleń włoskimi sprzętami, powiem wam tak. Grzebień zamknięty, agresywność moim zdaniem większa niż 89, jeśli porównujemy. Jeśli chodzi o skuteczność, no to tam jest ten mankament z nierównym układaniem się żyletki i to podtrzymuje. Więc dlatego będziemy dzisiaj robić z dwóch jedną. Właśnie na zamkniętym grzebieniu zobaczymy, jak to pójdzie. Z kolei grzebień otwarty, powiem wam, że po wyłączeniu kamery chwilę człowiek odczekał i efekt, skuteczność golenia fajna. Tego nie podkreśliłem, nie powiedziałem na sam koniec. Natomiast człowiek fajnie ogolony. Wyraźnie czuć maszynkę, w sensie żyletkę na twarzy. Ja to podciągam troszeczkę pod agresywność. Jednak dla mnie R41 jest chyba łagodniejszą maszynką w odczuciu, aczkolwiek też wrócę do tego i za chwilę będę wam chciał też R41 jeszcze raz pokazać i zobaczymy z inną żyletką. Natomiast sam efekt golenia Fatipem otwarty grzebień bardzo fajny. Bardzo fajny. Jestem 2 dni po. Równo to wszystko odrasta. 2 dni zarost rośnie. No i wszystko jest jakby w porządku. No więc wracając do dzisiejszych tuningów. Grzebień, Fatip zamknięty, rączka nam już fatipowska nie będzie potrzebna, odkładam. No i co w zamian? W zamian przyszła taka głowica. Taka głowica to jest Yagi z katalogu jako, przepraszam, w ten sposób, jako 37 oznaczona, 037. Tutaj myślę, że kolega Troib zaraz w komentarzu nam napisze dokładnie, jak to się kiedyś nazywało i tak dalej. Bierzemy samą czapeczkę. Słuchajcie, czapeczka też nie jest rewelacyjnie wykonana. Tutaj ten lakier jakiś taki, nie wiem, czy to będzie dobrze pokazuje, czy widać. Powiem wam, że no głowica jak głowica. Grzebień taki odkładamy na bok, nie będzie nam potrzebny. No więc mamy już czapeczkę, mamy ten, no i bierzemy rączka. Rączka normalnie będzie pasować nam M5 gwint i taką montuję, to jest Razorog UFO. Razorog UFO, ta, którą testowałem głowicę Muller 89, to jest bodajże trzeci czy czwarty film. No i składamy. Żyletka, żeby nie być, że tak powiem, Astra, ta sama, która była w głowicy z grzebieniem zamkniętym, czyli drugie użycie, czyli wcale nie po krakowsku, nie czwarty, nie szósty raz użyta, drugie użycie. No i teraz mam nadzieję, że najważniejsza rzecz, która nam się tu zmieni, czyli biorę grzebień, zakładam. Przy was żadne wcześniej ustawiane. Biorę ten grzebień Fatip, składam. Tu wystaje mi troszeczkę tego gwintu, gdzie jest niedogwintowany. Widzicie to? Dlatego tu się nie zastanawiam. Podkładeczka ta teflonowa, wiecie, żeby się tu niby nie... Tu wszystko pasuje, nic nie rozwiercane, nic nie większe, nic nie mniejsze. Zakładam tą rączkę. K
Kręcę, kręcę. Jest mocno. Jest fajnie. Tak to przyległo. Powiem wam, że troszeczkę się już boję, bo żyletka wystaje sporo. Nie wiem, czy to będzie widać. Zrobię zdjęcia, mam nadzieję tutaj wstawić. Mam nadzieję, że na tych zdjęciach będzie więcej widać. Więc tak to wygląda po złożeniu. Tutaj to wszystko wydaje się, że fajnie dolega. Albo i nie dolega. Zaraz tu zobaczymy. Jeszcze raz dla pewności dokręcone. Sprawdzę jeszcze. Pierwszy raz wszystko na żywo. Tu jedziemy prawie, że odkładamy. Czapka ta Fatty Posca idzie do tyłu. No i co? Sprzęt mamy przygotowane. Ale żeby nie było za prosto, żeby można było się z czegoś pośmiać, albo żeby ktoś powiedział, że lubi inaczej, to słuchajcie, pędzel, wiadomo, po włosku, nie? Więc ProRaso, krem zielony, bo gorąco dzisiaj jak jasny gwint i coś, czego nie było pierwszy raz, taki dzikun, to jest ta Omega. Dla ProRaso robiona, tu się chwileczkę moczy pierwszy raz. Przed wami będę to starał się opanować. Więc leję wodę, bo jeszcze tego nie mam, więc się będę tłukł. Dobra. Przy okazji zwilżona twarz. No i słuchajcie, no i co? Dzik jak to dzik, wody bądź ile. Wyciskamy. Lecimy z kremikiem. Na bogato. Na bogato. Będziemy najwyżej pianę gonić po przedpokoju. Ale co tam, czwartek, dzisiaj jak się porządnie ogolę, to dopiero w sobotę coś będziemy myśleć. Nie jesteśmy przyszykowani pierwszy raz. Zapach pędzla. Zarost dwudniowy, wody bądź ile. Włosie całkiem przyjemne, powiem wam. Luks. Luks, nie ma co tu przesadzać. Jakiś włosek wyleciał. Tyle zostawiamy na później. Z zabawą mówimy stop. Kremik Luks. To ja mówię, bardzo fajnie się to wszystko wyrabia. Nie ma tu jakichś większych problemów. No i co? I bierzemy. Jak to kolega Troib mówi, ja tip. Próbujemy.
wiem, zaraz będziemy patrzeć. Jakoś tak dziwnie tą żyletkę słychać. Coś to będzie na rzeczy, proszę Państwa. Coś już czuję, że będzie nieźle. Nie wiem, jak będzie drugie, trzecie, jak chodzi o agresywność, ale powiem Wam. Jak to pójdzie tak dalej, to albo będzie dużo krwi, albo będę ogolony. Słuchajcie, chyba nie ma problemu z tym, że prawa strona jest inaczej, lewa inaczej. Coś tu się zmieniło. O, smoki wawelskie. Dobra, chwila przerwy. Dobra, jestem z powrotem. Wykorzystałem czas na opłukanie twarzy. Jedziemy. Trzeba będzie kremu trochę dołożyć, jednak pędzel jeszcze nie ułożony, nie wychowany, wciągnął wszystko do siebie. Oddać nie chce. No ale to nie jest o pędzli. Słuchajcie, skupiamy się dalej. Pierwsze przejście za nami. Ja typ pomysłu pana Troipa z forum. Idziemy w poprzek. Tak, poprawiła się prawa, lewa strona w momencie, kiedy przekręcamy.
czuć tak samo. Mało mówię, bo się skupiam. Pierwszy raz takie doświadczenia. Kurde, te odgłosy są. Takie troszkę niepokojące, a powiem wam, że tu całkiem przyzwoicie. No, tak troszeczkę odważnie, jakby człowiek podziałał. Może nie na filmie, nie przed publicznością i nie za pierwszym razem. Ale myślę, że to byłoby dobre. Odrobinkę kremu, dosłownie ciutkę, bo mam wrażenie, że to, mówię, to będzie mało tu. Po co się stresować? To troszeczkę, mówię, wydawało mi się, że dużo tego tam będzie, a tu niestety pędzel, mówię, jeszcze nie wyrobiony. Troszeczkę tylko wymoczony przed goleniem w kubeczku i tyle, więc on jest raczej z tych dużych, więc myślę, że to zapotrzebowanie na kremik jest większe. Myślę, że przy następnym użyciu już będzie zupełnie co innego. Bardzo przyjemny sprzęt. Fajny. Też nie zrozumcie mnie źle, że tu jakieś zachwyty. Nie, po prostu jest w porządku. Jest w porządku. Jest w porządku. No i co? Robimy trzecie przejście pod wóz. Czyli to najważniejsze. Idzie płynnie, fajnie. Myślę, że policzki będę miał wyśmigane. O tak. Skuteczne to ustrojstwo jest, powiem wam. Kurde, nic nie mówię, bo emocje jak na stadionie.
Ten dźwięk jest tylko niepokojący, powiem wam. Jakaś kontrola. Kurde, z taką dokładnością golenia to jak na niedzielę, albo przynajmniej jak na wesele, albo jakieś inne wydarzenie. Ale nie odpuszczę, poczułem zew i możliwości sprzętu i powiem wam, że teraz to już tylko jest w rękach operatora. Także wszystko, co tu będzie nie tak, to jest operator dupa i wiadomo, o co chodzi. Trochę pewnie schodzi, ale powiem wam, że jest jakiś, jak to się mówi po młodzieżowemu, jakiś delikatny zacierz, albo jakaś inna frajda. No widzicie, no tu już jest, dobra, tu już dość. No jest, jest, powiem wam, jest mistrzostwo. To jest niedowiary. Słuchajcie, myślałem, że będzie inaczej, że będzie agresywniej.
że będzie mniej przewidywalnie. A tu poszło fajnie. Dość, że poszło fajnie, to słuchajcie. Nie żeby was namawiać, ale spróbujcie takiego zestawu. Ja jestem dzisiaj świetnie. Naprawdę świetnie. Ogolony. Tu zostało, bo się boję. Natomiast szyja tu. Zobaczymy, jak to będzie odrastać. Bo powiem wam, że na przykład Merkurem HD też jestem w stanie fajnie się ogolić. Też niby wszystko gładko, a zarost odrasta bardzo szybko. Więc tu jest super. Jestem ogolony. Naprawdę super. Wydaje mi się, że poziom jest R41, to myślę, że to jest bez problemu osiągnięcie. Myślę nawet, że jest odrobinie fajniej, bo jest łagodniej. Czuć skrobanie w sensie tej żyletki, ale to wracam. Ja nie oceniam tu żyletki, tylko samą maszynkę, sposób golenia. Być może przy innej żyletce postaram się wam odpowiedzieć na to pytanie, jak jest inaczej. A teraz szybko jeszcze spłukam twarz, nałożę coś po i ja jestem super ogolony dzisiaj. Ja jestem dzisiaj super ogolony i mam dylemat. Mam dylemat, bo mam balsam, który jest dość gęsty. I mam puder. Puder nigdy w życiu wcześniej nie, jakieś włosy, nie używałem. Puder Proraso w takiej wielkiej tubie. No i pytanie, jak to użyć? Filmów instruktażowych nie ma. Być może tu jakaś gąbeczka powinna być. Wiecie, że sobie tu coś to jako shaker, więc tutaj sobie jakaś gąbeczka później nanieść, nie wiem, ja to zrobię po prostu w sposób, wiecie, standardowy, na rękę. Przy takich temperaturach wydaje mi się, że jestem już cały biały, fajnie, nowe doświadczenie. Puder jest, momentalnie mamy wyschniętą, nic się tu nie dzieje, fajnie. Zapaszek przyjemny. Nie kleimy się. No, powiem wam, miłe zaskoczenie. Taka suchość fajna na twarzy, ale ogolony jestem świetnie. Coś zaskakującego było. Koszulka do prania, to nic nie szkodzi. Cała z pudru tego. No i co? No i człowiek, kurde, ogolony. Bardzo przyjemne golenie. Dziękuję wam wszystkim za subskrypcje, lajki, komentarze. Piszcie, co chcecie dalej oglądnąć. Co byście chcieli zobaczyć? Chodzi za mną golenie brzytwą, chodzi za mną golenie szawetką. Pomysłów co nie miara. Pomysłów co nie miara. Plakat jest jeszcze nie zafoliowany, ale to się wkrótce zmieni. Na weekendzie może jakieś wyjazdowe golenie. Jakiś zestaw, jakieś próbeczki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałem podziękować wszystkim użytkownikom brzytwy.org za komentarze. Doping, rozmowy, za live, rozmowy i inne rzeczy. Stamtąd, jak to się mówi, czerpię wiedzę, doświadczenie. Staram się przekazać to, co się ja nauczyłem. Pokazać coś innego. Dzisiaj mamy puder, mamy Yatipa, mamy coś, co, że tak powiem,
coś innego, coś nowego. Dzięki. Trzeba ogarniać i lecimy dalej. Pozdrawiam.